Cześć kochani, jestem Ala Izabel i witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Dawno, dawno temu, jeszcze przed moim odwykiem internetowym, czyli naprawdę bardzo dawno temu, opowiadałam Wam o pewnej trylogii, konkretnie o Dimili i niesamowicie jarałam się tym, że ma wyjść książka, która będzie opowiadała część tej historii, ale z perspektywy bohatera, z perspektywy chłopaka i na dodatek postaci, z którą byłam troszeczkę poprztykana na początku i miałam co do niego bardzo wątpliwe uczucia. Także postanowiłam, że mój comeback rozpocznę właśnie od opowiedzenia Wam o tej książce, czyli o Nawet o tym nie wspominaj od Estelle Mascamy. Tego odcinka nie zacznę jak zwykle od streszczania fabuły, gdyż po pierwsze już to robiłam i zaraz wysunie Wam się ten odcinek w formie karty, także jeżeli nie wiecie jeszcze o co chodzi, to serdecznie zapraszam. A po drugie, wychodzę z założenia, że to jest książka, którą się powinno czytać na samym końcu, jako taką wisienkę na torcie, dlatego że dopiero w momencie, kiedy znacie naprawdę całą tę historię, to ma ona odpowiedni wydźwięk, jest tak mocna, jak powinna być. Także przejdźmy od razu do moich przemyśleń na temat tej książki. Tak jak Wam mówiłam w poprzednim odcinku, ja na początku Tylera totalnie nie lubiłam i irytował mnie niesamowicie. Pewnie to wynika z takiego mojego wewnętrznego hamulca wobec ludzi zbyt pewnych siebie i takiej irytacji na nich. A Tyler właśnie w taki sposób był na początku przedstawiany. Jako osoba zbyt pewna siebie, wręcz egocentryczna, wybuchowa, awanturnicza, niebezpieczna, podejmująca masę głupich decyzji, czyli ktoś, kogo ja po prostu najnormalniej w świecie nie mogłabym polubić w prawdziwym życiu. Dlatego ja i Tyler byliśmy na początku popsztykami. I to jest też powód, dla którego tak bardzo ciekawiło mnie to, jak to wszystko będzie przedstawione w książce właśnie z perspektywy bohatera, którego na początku nie lubiłam. Jak to wszystko się zmieni, bo o ile rzeczywiście w dalszych częściach trylogii Tyler zdobywał coraz większą moją sympatię, to mimo wszystko ta książka opowiadała te momenty, kiedy ja i Tyler mieliśmy kryzys. I przyznam, że pod względem takiego pokazania tej postaci od zupełnie innej strony, to książka spełniła jak najbardziej wszelkie moje oczekiwania i po prostu spełniła swoje zadanie. Zrozumiałam Tylera o wiele bardziej. Tak jak w filmie dotyczącym Dimili mówiłam Wam o tym, że miałam spore wątpliwości co do grupy znajomych Tylera i Eden, że nie do końca ich polubiłam. Że co do każdego z nich miałam na początku pewne zarzuty, już dopiero wtedy po przeczytaniu całej tej historii zauważyłam, że tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby opowiedzieć historię bogatych nastolatków, którzy mają 17 lat, a robią co chcą i imprezują, jakby mieli 23 lata. Nie, że tak naprawdę chodzi o to, żeby pokazać to, że idealny, słoneczny świat wcale nie jest taki idealny i słoneczny i ma swoje rysy na szkle. I pod tym względem książka z perspektywy Tylera idealnie jakby ten pomysł i zamysł potwierdza, dlatego że tutaj widzimy jeszcze więcej z tego, jak ci bohaterowie zachowywali się kiedyś, jacy byli i możemy sobie to idealnie porównać z tym, jacy są w serii, jako dorosłe osoby. I to świetnie widać na przykładzie Tiffany. Dopiero czytając o tym wszystkim z perspektywy Tylera, tak naprawdę jesteśmy w stanie zrozumieć tę dziewczynę. Dopiero wtedy wiemy mniej więcej, co ona myśli. Oczywiście mniej więcej tyle, ile wie Tyler. Wiemy, co ona myśli, jak się zachowuje, jak działa, jakie są jej motywy. I właśnie dlatego tak bardzo podobała mi się ta książka, bo uzupełniała ona pewne luki w tej historii, z których nie zawsze zdawałam sobie sprawę i dopiero po tym, jak przeczytałam uzupełnienie i właśnie tę książkę z perspektywy Tylera, dopiero zaczęłam zauważać to, że tak naprawdę nigdy nie zwracałam uwagi na to, jak wygląda Eden. Dopiero kiedy zobaczyłam ją oczami Tylera, zaczęłam zauważać to, co było w niej takiego intrygującego, co było w niej takiego niesamowitego. Jak wyglądała, to jaki miała głos, to w jaki sposób się zachowywała. Mam też wrażenie, że polepszył się warsztat pisarski autorki, że lepiej się to czyta. Nie jest to ani jakieś cukierkowe, ani za bardzo
takie drastyczne i obrzydliwe, a uwierzcie, że były momenty, kiedy autorka mogła przegiąć, a na szczęście wiedziała, kiedy już urwać akcję i dać jakby zadziałać już dalej naszej wyobraźni, bo to nie jest tak lekka książka, jak się może wydawać. Ja wiem, że to jest niby młodzieżówka, która przede wszystkim skupia się na związku przyrodniego rodzeństwa i uczuciu, które między nimi wyrasta, ale ta część nie skupia się tylko i wyłącznie na tym. Definitywnie to nie jest coś, co jakby wygrywa całą książkę. Są elementy, które są tutaj definitywnie ważniejsze i zaprzątają więcej myśli niż związek między Eden i Tylerem. Podsumowując ten troszeczkę krótki filmik, książka Nawet o tym nie wspominaj jest definitywnie czymś, co powinniście przeczytać, jeżeli lubicie tę trylogię, dlatego że o ile opowiada tę samą historię co pierwszy tom, to kładzie nacisk na trochę inne rzeczy, na inne elementy, daje nam dodatkowe informacje, dodatkowe bodźce, troszeczkę więcej rozumiemy dzięki tej książce. I nie ma tutaj takich momentów, że macie ochotę przeskoczyć to kilka stron, bo w końcu wiecie, co się zaraz stanie, także przejdźmy do tych fajniejszych chwil. No nie, definitywnie nie ma takich momentów i tak jak mówiłam, lepiej się to czyta, mam wrażenie, niż trylogię, mimo że ta książka jest o wiele smutniejsza i o wiele bardziej drastyczna. I przyznam Wam, że ja z wielką chęcią przeczytałabym jeszcze drugi i trzeci tom z perspektywy Tylera, bo okazuje się, że tak naprawdę to ja jednak lubię tego kolesia. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i mam nadzieję, że troszeczkę za mną tęskniliście i że w ogóle ktokolwiek tutaj jeszcze został i obejrzy ten odcinek. Poza tym dziękuję też wydawnictwu Faria Young za mój egzemplarz recenzencki, dlatego że naprawdę strasznie czekałam na tę książkę. I cóż, pamiętajcie, żeby koniecznie napisać mi w komentarzu, że tęskniliście, albo możecie nawet tam mi nakrzyczeć, że mnie nie było. Ogólnie napiszcie coś do mnie, bo dawno nic od Was nie słyszałam. I cóż, do zobaczenia niedługo. Cześć!